There are a lot of them. Assess the situation before engaging. Assess the situation. No, jestem. No. All preparations are complete. Finally, looks like time has come to test out the Alpha Signal Meter. Yes, and if it functions as intended, things should be a lot easier. Ona jest podekscytowana wyprawą do tego, do macierzy 11, czy tym, że może przetestować swój nowy gadżet? O nie, ja już robiłem tego mema. Z inspektora Gadżeta memowałem przy okazji Chipa i Dale'a. Przydałoby się trochę więcej życia i dziwadeł w tej grze. Na tym etapie w Nier Automacie wchodziło się mniej więcej do tego ośrodka, który przypominał jeden wielki park rozrywki z taką istniejącą muzyką, które było mega wrażenie po tym, jak był taki postapokaliptyczny świat, że te roboty sobie stworzyły takie swoje miejsce. Oczywiście to wszystko było przerdzewiałe i niedziałające, ale miało jakąś taką magię w sobie, było dziwne, odklejone, nie? A potem jeszcze była ta biblioteka, to się nazywało, tak? Czy jakoś tak, stworzona w całości na biało, takie super sterylne pomieszczenie. No generalnie dużo było właśnie takich odklejonych rzeczy. Tutaj trochę tego brakuje. Na razie wszystko się obraca wokół zwykłej postapokalipsy, która jest oczywiście bardzo ładna i świetnie zrealizowana. No ale mam nadzieję, że jeszcze zostanie tutaj trochę... O! Na... Więcej kombinacji zastosowanych. Że nie będą to tak bezpiecznie grali. Że cała gra będzie wyglądała bardzo jednolicie. Tylko że jednak trochę pokombinują z czasem i późniejsze poziomy może będą bardziej zróżnicowane. Rzecz. Weź stąd wyjść teraz. Dobra, już widzę opcję. Miałem nadzieję, że będzie miała jeszcze jakiś śmieszny kapelusz taki magiczny. Ale dobra, poszli typowo seksowny strój. Przecież ja naprawdę nie rozumiem tego króliczego ogonka. Dlaczego to miało być? Jeszcze rozumiem u króliczka Playboya, tak jak jest ten strój kąpielowy. To tak, ale w stroju tego typu? Dziwne to jest strasznie, nie wiem. Ja jestem stary, nie powinienem się wypowiadać o seksownych strojach postaci. I no powinienem, mam niecałe 30 lat, to chyba jeszcze powinienem jakoś jako taką rozumieć pewne rzeczy. dobrze, prawdziwy zdrajca jest w kosmosie... Co? Co to znaczy prawdziwy zdrajca jest w kosmosie? Czy naprawdę... No tutaj naprawdę będą takie zawiłości, o jakich rozmawialiśmy przy okazji poprzednich sytuacji. Że ci ludzie coś nakręcili, ci ludzie jeszcze prawdziwi, czy ci organiczni, no mówią, tak? Organiczni ludzie. Coś nakręcili. Zrobili sobie bardzo pod górkę i... Była sekwencja strzelankowa. Czy tutaj będzie horror? An underground facility. Is it some kind of bunker? It became one, yeah, but it was a subway station first. The subway moves people around the city using a web-like system. Mm-hmm. Or, well, it used to do that. All right then. Let's go get us an Alpha Core. Lily, could you locate the core? One moment, please. I'm rebuilding the map data. I'll go inside first.
Ale nie mam mapy. Jaką ty mapę budujesz? Tunele metra. Ja mam nadzieję na trochę horroru w tej grze też. W sensie momentami mnie oczywiście straszą przeciwnicy, ale nie o to mi chodzi do końca. Taką faktyczną sekwencję, gdzie będę trochę się cykał, nie? Błękitny? A to brzmi jak całkiem dobry pomysł. Chwila. Nowe kluczyki. Bardzo fajne. Podobają mi się. Watch out! This place is old. Structural integrity might be compromised. Dobra, co wy robicie? Na razie nic szczególnego. Co? Żyjesz? Ja nie powinienem tego używać. O właśnie, mam coś nowego. Płomień. A to są te wybuchowe, tak? Right. Ups. Użyłem granata, ale nie o to mi chodziło. Tak się wybierało przedmiot leczący. Dobra, już wiem. Pamiętałem, że mam ich więcej, no tylko nie wiedziałem, jak się je wybiera. Na razie nie były mi potrzebne, więc się na tym nawet nie skupiłem na chwilę. Sieć jest obecnie niedostępna. Dla twojego bezpieczeństwa wszystkie usługi kolejowe zostały zatrzymane. Aha. Porozmawiaj z obsługą, dla spółka Metropolii, dobra. Jej! Dawaj. I nagle to hakowanie stało się dużo przyjemniejsze, jak muszę się chociaż trochę wysilić. Okej. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Podoba mi się, że mnie straszą, już próbują mnie jakby nakręcać trochę. No bo tunele metra w oczywisty sposób będą próbowały mnie trochę straszyć. Facehuggery! Znaczy no, oczywiście, że nie są to facehuggery, ale facehuggery! Dobra, zobaczmy jak się sprawdza... to. Powiedziałbym, że całkiem nieźle. Dobra, wystarczy. Okej. Okay. Dziomuś, słabo ci idzie. O. No. Dobra, muszę się wstrzelić w jego tempo. O. O. I've never seen an ATV use a corpse as a toast. We'll probably encounter more of them soon enough. Yep. I hope not. O, już nie maruć. Dobrze się bawiłem, tylko czasem przypadkiem używam zdolności zamiast zrobić unik. W sensie używam L1 i kółko bez sensu. Czasem przypadkiem. Jak próbuję zrobić to do przodu. A to w ogóle było fioletowe, więc powinienem zrobić do tyłu. How about you go up and take a look around? Czerwone. O, mogę się potem wspinać? Nie bardzo.
Jeszcze zeskanuję sobie otoczenie. Tam jest brama jakaś. Czy mogę ją otworzyć? Obiekt. Zaraz. Right. To też jest skrócik. Fajowo. To są beczki, także nic ciekawego. Tam jest człowiek, ale na razie muszę się i tak przebić. Serio? No nie mogę, on ma takie jakieś długie czekanie na ten atak, że ja się... No. No nie to. Znowu użyłem zdolności. Nie dość, że dostałem obrażenia, to jeszcze zmarnowałem zdolność Betty. Tak. Tak. Co? Wow! Dobra. To nie jest trudny przeciwnik, tylko ma wyjątkowo powolny... Wyjątkowo ma powolny styl walki. Więc wyczekiwanie na jego atak jest bardzo stresujące. To znaczy, zawsze klikniesz za wcześnie, bo już czekasz, żeby kliknąć, no i... No i ci się palec powinie czasem. A przynajmniej mi się powija. Widziałem coś niewiarygodnego, moi martwi towarzysze wrócili do życia, ale nie byli już ludźmi. Z ich twarzy wychodziły macki, te potwory kontrolowały ich zwłoki jak marionetki. No, horror film. Oil drums rolling around here again. Nie, wybuchaj, wybuchaj, tak. No i... tam się coś dzieje niedobrego. Ale tutaj są przedmioty do zebrania jeszcze. Matko, ile ja tutaj dostaję strojów. No będę miał co zakładać na następne misje poboczne. Dzianinowa sukienka na co dzień. Wiem dokładnie też, który to skin. Nie wiem, czemu ludzie też go lubią, ale może dlatego, że jest właśnie taki bardzo casualowy. Jakby ją w taki najbardziej casualowy sposób ubrać. O. Jeszcze gdzieś coś? Ktoś? Bo pode mną coś stoi. Lol. Aha. Okej. No nie da... Dobra, czyli w zależności od tego, czyje ciało przejmą, to trochę inaczej się zachowują. I niestety, jak to przystało na typowych przeciwników z dowolnej gry. Nie zbliżam się do tego. Przedsunę mu beczkę. Podejdź, podejdź, dobra. O, zrzygał się. O, zrzygał się. Widziałem gorsze rzeczy. Ostatni alfa był na pewno bardziej brzydki, moim zdaniem.
Zdecydowaliśmy się na izolację, żeby uchronić się przed niebezpieczeństwem. Ustaliliśmy zasady, ograniczyliśmy odpady i wspieraliśmy się nawzajem. Jednak liczne trzęsienia ziemi sprowadziły śmierć na to miejsce. Potwory zaczęły przechodzić przez szczeliny, które powstały wskutek posuwania się ziemi. Ja myślę, że one miały z tym coś wspólnego. To nie jest tak, że ta ziemia się odsunęła, bo tak. Te potwory są sprytniejsze, niż się wydają. Możliwe, że mają tak jak w Nakrawędzi Jutra, to się nazywało? Edge of Tomorrow. I jakiś system kontroli odśrodkowej, nie? W sensie, że ktoś sprawuje pieczę i kontroluje wszystko to z zewnątrz. Jest jakby jednym mózgiem, taką wspólną świadomością. Ale nawet jeśli... What the fuck, Silver Surfer. A nie, to jest kolumna! Tym wolałbym nie dostać. Trzy razy, okej. A może bym tak spróbował cię poblokować? Chodź bliżej, chodź. No dawaj, chodź. Bardzo ma nieskoordynowane ruchy ten ziomek. Ciężko orzec, kiedy on naprawdę machnie. A kiedy tylko próbuje to robić. Myślę, że pokonanie dyszki nie będzie jakimś wielkim problemem w tym miejscu. To miejsce dopiero się zaczęło, a ja już się męczę z kolejnymi falami wrogów. This place looks safe. Let's rest for a bit. Okej. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się kłaniać. Kto wie skąd to? Praca, praca. Też proste do zgadnięcia, of course. Nie dałbym wam nic trudnego, come on. Jestem dobrym chłopcem. Tam jest szafka do otwarcia, widzę to. Chciałeś się tu ukryć, droniku. A ty masz w sobie fajne rzeczy, ja muszę ci to zabrać, przykro mi. Mógłbyś się po prostu wypluwać, ja bym się nie obraził. Ja stąd przyszedłem, co? Serio, ja schodziłem po drabinie? Zdążyłem zapomnieć, słuchajcie. Znaczy, że powinienem wyjść... No, zejdź z drabiny. Zejdź, dobrze. Tędy, tak? No, ewidentnie. Wow! You died. Dzięki. Ej, no wystraszyliście mnie. Nie miało... Co to było? W sensie, no, to nie ma absolutnie żadnych konsekwencji, że mnie ten pociąg przejechał. Ale było to całkiem straszne. A, tu jest cel misji. To nie, to ja chcę pójść na chwilę w drugą stronę, zobaczyć co tam jest. Lecimy do przodu. Właśnie, trzeba przejrzeć te nowe kręgosłupy i inne rzeczy. Osłona odnawia się szybciej podczas Więc to tak na razie zostaje, kropka. Tu. No creepy, nie? Fajny klimat.
Nejtiba nie znają strachu, dlatego nigdy się nie wycofują. Strach jest wywołany przez ego. Nejtiba nie są żywymi istotami, bo nie potrafią odczuwać strachu. Nie można wahać się przed ich zabijaniem. Let's store the code. Careful not to lose it. Spoko. Czy nie są żywe? Nie są ludzkie, jeśli nie są zdolne do abstrakcyjnego myślenia, tylko atakują bezmyślnie. Natomiast, no, absolutnie powiedziałbym, że żywe są. No ale rozumiem, że ktoś próbował sobie racjonalizować. Tylko nie wiem, czemu trzeba sobie racjonalizować zabijanie czegoś, co ewidentnie próbujecie zabić. Też jakieś nowe? Jaki ogonek. O. Dobra. Gdy winda się zatrzymała, a drzwi otworzyły, do środka wlało się światło. Słońce nie stopiło mojej skóry, było po prostu ciepłe i miłe. To drzwi do raju. Muszę poinformować pod załogę o tym zaskakującym odkryciu. Jakim jest świeże powietrze! Tyrym. Assess the situation. That was tougher than expected. Tak? No, znaczy na chwilę mi to zajęło, ale bez przesady. Gdzie jest mikro? Dobra, wyświetlę sobie, żeby się nie pomylić. Like another fusion cell. Obawiam się, że będzie potrzebne, co? Bo jest wielką przyjemnością, bym go nie używał i zabrał go z powrotem do wioski. Ale ono chyba było potrzebne na górze, nie? I can finally see the light. Don't go. Nie, kurczę. Nie idź w stronę światła. Jestem jedynie ciężarem, nieprzydatnym, bezradnym. Zawsze trzeba mnie bronić. Chcę stać się silniejszy, to ja chcę bronić tych, którym na mnie zależy. Na których mi zależy, przepraszam. Trzeba zabić. Nie! Żebyś się już nie odnowił przypadkiem. Mam jeszcze beczki tu? Chodź, beczko. Nie? Ja spróbujmy to. Ło! Ale wystrzeliłem faktycznie 8, no. Trochę niewiele to zmieniło, po prostu go zaspamowałem. Człek. Yes, please.
strasznie duża przestrzeń. Czy to znowu walka z bossem? Trochę za szybko chyba. Siądź sobie. Evil. Zupełnie inny feeling, jak ma taki strój siedzi, nie? Jakby była taka lekko obrażona. Eve, map data restoration complete. That's great, but the road ended. The core signal is leading to the road up there. Then let's find a way up. Wait, you're really going there? No, of course. To w ogóle było pytanie? To jakaś wątpliwość? Ktoś się nad czymkolwiek tutaj zastanawiał? Ja nie. Are you sure about this? One wrong step and it's over. Nie. Cóż, ja bym bardziej powiedział, że wtedy dostanę respawn, ale... Eve, whatever you do, don't look down. Dzięki. I see a rope. Najlepsza rada, jaką kiedykolwiek można dostać od kogokolwiek. Nie, to wróć na dół, bo tam jeszcze są rzeczy do podniesienia, no spokojnie. Rozumiem, że nie miałem tak robić, ale... Nie ma zwłok za bardzo, nie mają co przejmować. Tylko tyle, że tu przyszli. No cóż, powiedziałbym, że biedni, ale to oni wykorzystują zwłoki innych zamiast ewoluować w coś własnego. Do celu po trupach, jak to się mówi. O, do celu po trupach. No Eve, możesz szybciej? W sensie fajnie się wypinasz i w ogóle, ale weź szybciej idź. Absolwentka Hogwartu, Eve. Szukam znajdzie, of course. I have a bad feeling about this. There's no other way. Han Solo? To ty? W sumie? To przypomina trochę kumpla Kala z Jedi Survivor. On się Bolt nazywał? Yep. Wyglądam jakby coś było nie tak? Dalej piękna. Kucyk. To już nawet przechodzi przez mój organizm. Znaczy, oczywiście on się tak układa po prostu. Tak to po prostu wygląda, nie? O, quick time eventy. I wasn't ready for this. Ale zazdroszczę, że ci się okulary tak dobrze trzymają. Chciałbym, żeby moje się tak dobrze trzymały. Let's go. Let's go laughing. Szok. No nie zauważyłem. Come on. Come on, man. This way. Krzyżyk, dobra. Krzyżyk. Myślałem, że będzie kółko jak unik, ale to nie ma znaczenia tutaj. Szybko, szybko, krzyżyk. To się dobrze nie skończy, dawaj! Dawaj łapkę! Adam, wyciągnij mnie stąd! Zrób z siebie plecak odrzutowy czy coś! Adam! Adam! Adaś! Adam! 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 That was close. Thank you. Wow, thank you. For me? I could get used to this. Of course.
Fajnie, że w końcu sobie zacząłeś żartować, bo jakbyś był zawsze takim przymilającym się typkiem w tej grze, to byś mnie denerwował okrutnie. No dobrze, trochę wymian złośliwości zawsze się przyda. Jako poprawa dynamiki relacji między nami. Te drzwi? Te? Bo nie jestem pewien, czy je dobrze widzę. Jakieś punkciki? Mam coś? Dwa to mało trochę. Ale tu coś mogę zrobić. Wszystko mogę zrobić. Gniazdo sprzętowe. Więcej sprzętu mam. Tak, widziałem już. Widziałem już ten strój jako potencjalną możliwość do ubrania jej. I szczerze to jest nawet całkiem fajny. Tylko, że no, nie jest w ogóle taktyczny. W sensie, żaden z nich nie jest taktyczny, ale w sensie tamte są na tyle futurystyczne, że można uznać, że faktycznie w tym walczy Eve, nie? A tutaj trochę ciężko. Ale myślę, że i tak na któryś odcinek ją tak ubiorę i jeszcze zrobię jej jakieś takie, nie wiem, blond włosy może? Zobaczymy. Nie wiem, czemu o tym mówię, tak jakby to miało jakieś znaczenie. Rozumiem, że to jest zielone, bo będą mogli ze sobą pogadać teraz. Ona mu podziękuje i w ogóle... Hej, don't push me while I'm operating. Are you sure this is the right way? Maybe I should be in charge of navigation. Ty lepiej nie. How about you do your job and I'll do mine. A jaka jest jej robota? Ona już zbudowała urządzenie, co ona robi? Wykrywa Alfę. O już, Eve, no nie przesadzaj. No to nie jest wcale tak, że prawie zginęłaś przed chwilą. Daj im się poprzekomarzać, w którą stronę mam iść. W tą, dobrze. Otwierajcie mi te wrota. The train graveyard. Another tremor. Let's go. Nie, nie, poczekajmy. No właśnie, poczekajmy. Dzięki, Bold. Znaczy, Adam.